Paweł Grzebieniewski, po pierwszej konferencji przed Panzer Kickboxing Night 6 miałeś okazję być bardzo wylewny i bardzo schematyczny, bardzo metodyczny w swoich wypowiedziach. Powiedziałeś, że nie miałeś okazji być poprzednio na konferencji, więc jak się czułeś dzisiaj? Czułem się dobrze, naprawdę bardzo fajna atmosfera, także miło, fajnie. Sejny, tutaj Rafał wspomniał, że jadą całym czarterem, dosłownie pakują 2-3 autobusy, cały sektor będzie zapełniony. Czyli rozumiem, że walka dla kibiców, nie walka dla siebie. Dla siebie również, ale tak jak tutaj powiedziałeś, dużo kibiców z Sejn przyjeżdża. Okej, a powiedz w takim razie te gabaryty, no bo już poprzednio Cię zapytałem, ale niestety nasz głównodowodzący zza kamery troszeczkę zawiódł. Gabaryty i warunki fizyczne. Wiadomo, nie robił na Tobie wrażenia, no bo przyjąłeś ten pojedynek bez żadnego tam zastanowienia, ale jaki plan? Plan jeszcze stworzymy i będziemy się go bardzo mocno trzymali i ominiemy ten zasięg. Omijasz, mówisz zasięg, ale tak, jeśli się nie uda, to czy będzie walka na wymianę? Myślę, że tak. No dobra, tego Ci życzę. Uśmiechnięty Paweł Grzebieniewski. Dziękuję. Dzięki.